Cześć, dzisiaj mam unboxing, czyli dostawa zamówionych kaktusów, tym razem od CNV Cacti. Link poniżej w opisie filmiku do ich sklepu internetowego. I zapraszam do komentowania, do polubienia filmiku, do subskrypcji kanału. Również można mnie znaleźć na Instagramie, tutaj szczegóły. Czasem jest tam więcej fotek niż tutaj na YouTubie. No więc zobaczmy. Pierwsza to jest darmowa roślina, mamilaria, no przepiękna. Mam już jedną, więc tym razem Wam pokażę trochę inaczej. Rozpakuję jedną roślinę i od razu jak już ją posadziłam w doniczce i przejdziemy później do kolejnej. Tak jak tutaj. I cóż tutaj mamy? Razem jest to 7 roślin, które dostałam, 6 zakupionych. I jest to piękna lobiwia. Niestety już, jak widać, przekwitła, ale mam nadzieję, że ten oto tutaj pąk rozwinie się. I jak może pamiętacie z mojego wcześniejszego wideo o mojej kolekcji lobiwii, zaczynam je coraz bardziej lubić, szczególnie ze względu na ich kwiaty, więc no nie mogłam się oprzeć, pokusiłam się o 2 następne. I tutaj jest, cóż my tu mamy? A, gimnolka, no zobaczcie jaki jest układ tych cierni, coś wspaniałego. Faktycznie taka pajęczyna cierni, oblepiony całkiem tymi cierniami. Przepiękny. Coś wspaniałego. I kolejna roślina. Cóż my tutaj mamy? A, następna lobiwia. To już ostatnia lobiwia w tej dostawie. No zobaczcie też jakie ciernie ma. W sumie nie są aż takie kujące, więc nie trzeba rękawiczek. No, cudowna. Dobra. Wszystkie rośliny posadziłam w moim miksie. Jeśli chodzi o podłoże, to chyba muszę trochę je zmienić, bo już składniki mi się kończą, więc akurat jest szansa, by coś innego wypróbować. No i kolejny kaktus. O, wow, zobaczcie, jakie piękne, ciemne ciernie na tle tego zielonego korpusu. Zdrowy korzeń. No, wspaniała Ariosyce. Wcześniej już zamawiałam od CV Cacti i zawsze rośliny przychodzą zdrowe, piękne, są ich to własne wysiewy. Także polecam, jeżeli ktoś tutaj mieszka w Anglii. Nie wiem w sumie, czy wysyłają za granicę. No a ten, no ten to skradł mi serce. Zobaczcie, jaki piękny i ma pąka. Trzymajmy kciuki, żeby się rozwinął, no ale te ciernie ciemne, tak, a wręcz czarne, no tyle też takiego ciemnego korpusu, no przepiękna ta Ariosyce. No, jestem zakochana w niej. To jest moja ulubiona z tego całego unboxingu. I to już ostatnia tutaj roślinka. A w ogóle dajcie mi znać w komentarzu, która Wam się z tego rozpakowania paczki podobała najbardziej. I zapraszam do komentowania, oczywiście do polubienia filmiku, subskrypcji kanału, do obserwowania na Instagramie i zobaczcie jaki piękny gimnolek, świetne ma te ciernie. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiam i do następnego razu. Cześć, pa!